Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym, trzecim odcinku z serii Blitzkrieg na moim kanale i w dzisiejszym odcinku robimy sobie operację Falgelb, czyli inwazję na Francję. Dobra, co my tu mamy? Mamy średnią misję, mamy misję niską, no i poziom trudności wysoki. Zacznijmy od tej średniej, bo chciałbym mieć panzery trójki. No, panzery trójki nam się przydadzą, bo tu potem jest taka syfiata misja. Zresztą większość misji na początku wojny jest syfiata, dopóki nie dostaje się panzera czwórki. Bo jak potem już dostaje się panter, no to potem już jest spoko. Ale początek kampanii niemieckiej jest syfiaty. Dobra. Co my tutaj mamy? Zniszcz grupę nieprzyjaciela. Okej, zabezpiecz dworzec kolejowy. To mi się podoba. Przemieszczaj się szybko! Szybko! Ja znam tę misję. Tutaj, znaczy ten układ misji. Tu jest strzeżone skrzyżowanie dosyć mocno, a tu są działa przeciwlotnicze. Więc szybciej, szybciej! Nic nie da. Bo ja doskonale wiem, jak to się skończy. To się skończy rzezią tych lekkich czołgów. No dobrze. Zaczniemy od zdropienia tutaj piechoty. Żeby ta piechota zniszczyła lub zajęła mi wrogą artylerię. O, tutaj mamy okop, czyli to już świadczy o tym, że gdzieś tutaj będzie dobrze umocniony przeciwnik. Tak. Przemieszczaj się szybko, tak, tak. Tak, ja już widzę to szybko. Działa 4,5 cala. Cudownie. Cudownie, po prostu wspaniale. Fajnie, że ja jeszcze nie mogę nawet teraz zaznaczyć na... Aha, no to porobiliśmy. Czy ktoś jeszcze... twierdzi, że tu będzie łatwo? Tu bez snajpera się nie obejdzie. A... A oni by nas tutaj zmietli. Dobra. Panie snajper, chodź tu. Tu jest misja dla pana teraz. Aha, dobra, fajnie, tam są bagna, przez które samochody nie mogą się przenieść. Cudownie. Ale ja nie jestem głupi. Tu jest idealna pozycja do ataku. Bo to jest na zasadzie szybko, jedź, jedź, szybko! Spiesz się, graczu, spiesz się. Tak. Gib mir Deckung. Dobrze. Jedna pozycja zniszczona. Gib mir Deckung. Der geht nirgendwo mehr hin. Scharfschütze bereit. My nie będziemy się tutaj spieszyć. Nie, bo spieszenie się w Blitzkriegu to jest głupia rzecz. Vaterland. Ich justiere auf Windstärke 4. Pieszenie się w Blitzkriegu jest bardzo głupie. Jawohl, ja. Mają moździerz, widzę. Dwa moździerze. Scharfschütze bereit. Co
coś jedzie w naszą stronę, słyszę. Ich justiere auf Windstärke 4 fürs Vaterland. So gut wie erledigt. Ich muss mich mal bewegen. Ciężarówka z zaopatrzeniem przyjechała. Gib mir Deckung. Weźmy tą ciężarówkę i rozwalmy ją. Gib mir Deckung. Kurde, uciekła. Gib mir Deckung. Ich hab eine Kugel mit deinem Namen drauf. Sag auf Wiedersehen, Welt. Zniszczmy ją, bo przeciwnik nie ma odradzających się jednostek. Tak jak my nie mamy. Więc tutaj trzeba, w tej grze trzeba myśleć, jak wykończyć przeciwnika na... Jak wykończyć przeciwnikowi... Wykończyć przeciwnika bez wykrwawiania swoich jednostek. Nachladen. Come on, strzelać, strzelać! No właśnie. Już stracili ciężarówkę wsparcia. Teraz stracą całą artylerię i tak. Ja wam tych takich misji nie będę nagrywał normalnie. Ja ją teraz pokazuję dlatego, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak wyglądają właśnie misje niefabularne, czyli nie, te niehistoryczne w Blitzkriegu. So gut wie erledigt. Genau im Visier. So gut wie erledigt. Wie Sie wünschen. Fürs Vaterland. Jetzt geht's los. Das wird langsam langweilig. Artyleria, widzę, się tam odezwała. Na razie mu ciszymy i to permanentnie. Dobrze, Junkersy robią swoje. Słynne Junkersy U-87, z tego co kojarzę. No, te samoloty to było dziadostwo, powiem wam. Były bardzo, bardzo dobre, to, jak na tamte czasy. Nie licząc tego, że były naprawdę koszmarem dla piechoty. Szkoda, że ja nie mogę im wydać rozkazu, co mają atakować. Ale widzę, że myślą i atakują to, co trzeba atakować. Czyli pojazdy wsparcia głównie. Dobrze, tam zajmą się piechotą. Gib mir Deckung. Der geht nirgendwo mehr hin. Und tschüss. Mir Deckung.
Alianci teraz patrzą, co tu się dzieje. Krzak do nas strzela. So gut wie erledigt. Jetzt geht's los. Genau im Visier. Gib mir Deckung. Das hätte euch so passen können. Bin dabei. Kehre zur Basis zurück. Dobrze. Padli. Noch mehr kriechen. Bereit für den Kampf. Powiedzcie w trochę ciaśniejszej formacji. Ihre Befehle? Wird gemacht. Befehl bestätigt. W tej ciaśniejszej formacji ostrzelajcie tą piechotę. Tą piechotą też możecie się tutaj zająć. Dobra, padli. Przesuwamy się dalej. Teraz oczyszczamy tutaj tą miejscówkę. Dlaczego alianci mają tutaj taką przewagę? Pamiętajcie o tym, że alianci ogólnie mieli naprawdę spore siły. To nie było tak jak inwazja na Polskę, że oni, że Niemcy dysponowali znaczącą przewagą liczebną. Nie, nie. Tutaj były siły dosyć wyrównane, tylko że alianci właśnie stosowali taką metodę walki, jak tutaj widzimy. Czyli podejście pasywno-pasywne. Gdyby jeszcze ten wóz pancerny po prawej, ten samochód, to autko pancerne trochę bardziej na siebie uważało, to ja bym się bardzo cieszył, ne? Dobra, okopcie się. Na wypadek, gdyby aliantom przyszły do głowy jakieś głupie pomysły, na przykład, nie wiem, frontalny atak? Dobra, okopcie się. I teraz proszę tutaj rozpoznanie na to skrzyżowanie. Wy panowie, rozpocząć zaopatrywanie. Zaraz się tutaj zaczniemy zaopatrywać. Pokażcie mi teraz tutaj tą lokację, co tutaj mamy. Czym przeciwnik tutaj dysponuje? Piechota. Okej. Nie widzę tu nic. Działa pelot. Okej. Okej, mają pelotki. Okej, obecność pelotek mnie niepokoi. Dlaczego? Bo pelotki są dosyć mocną bronią przez całą grę. Oczywiście my na szczęście mamy najlepszą pelotkę w grze, czyli 8,8. Czyli słynne działo 88 mm. Problem z nim polega na tym, że no jest ono tu, mamy takie aż dwa, są one dosyć niemobilne. Wprawdzie ja je mogę podpiąć i mogę je ze sobą holować, tylko że używanie ich jako artylerii to jest kiepski pomysł, bo to nie działa. One dobrze sobie radzą jako działa pepans, ale...
One sobie dobrze radzą jako działa P-Panc, ale to jest wszystko, z czym one sobie dobrze radzą, poza oczywiście niszczeniem wrażych samolotów. Dobra. O, fuck. Kurde, no! Dlatego właśnie te samochody pancerne, one są groźne. Wbrew temu, co się może wydawać domorosłym znawcom II wojny światowej, wychowanym na World of Tanks. One są naprawdę groźne i z nimi trzeba uważać, bo jak nie będziemy uważać, to one nam robią z tyłka jesień średniowiecza. A tego oczywiście bardzo nie chcemy. Założymy przyczółek tutaj i rozpoczniemy szturm zaraz na ich pozycję. Problem w tym, że oni tutaj na pewno mają gdzieś te pelotki. Podejrzewam, że pelotka jest gdzieś tu rozstawiona albo tu. Ona potrzebuje dużo miejsca. Tu raczej się nie zmieści pelotka, ale albo tu, do tego mają bunkry. Co najmniej dwa bunkry widzę, to nie jest dobra wiadomość. Dobrze, weźmy naszą artylerię. Niech artyleria podjedzie mi tutaj. Chwila. Gdzie jest mój pan samochodzik? Mu tu chyba kazałem jechać i gdzieś pan samochodzik zniknął. No to nie jest dobra wiadomość, bo pan samochodzik jest dosyć potrzebny, żeby przemieszczać snajpera szybciej. Żeby nie czekać milionów lat. Dobrze, rozpocznijcie zaopatrywanie, a my zakładamy sobie tutaj bazę. Tutaj baza nam się przyda. Bierzcie całą piechotę, jaka nam została. Dajcie mi wóz inżynieryjny. Dobra, mamy wsparcie. Ale to wsparcie to jeszcze nie jest to, co by mnie cieszyło, ponieważ mnie bardziej ucieszy obecność pana snajpera z lornetką. Tylko pan snajper z lornetką niech teraz uważa na siebie, bo on teraz ma kluczową rolę do odegrania. On musi teraz... Aha, zła pogoda. Wsparcie lotnicze unavailable. To nie jest dobra wiadomość. Bunkier, okej. Ten bunkier mi trochę przeszkadza. Batterie bereit. Das liegt nicht im Feuerbereich. Ihre Befehle? Chciałbym wiedzieć, dlaczego ja nie mogę tak radośnie tej artylerii rozstawiać, no. Okopy, most, no, okopy. Budujemy okopy. Tutaj na tej, poproszę tutaj linię okopów.
Dobrze, ich artyleria już milczy, to jest dobra wiadomość. Rozstawcie się teraz tutaj z tą artylerią. Artyleriestellung bereit. Jawohl. No i to mi się podoba. To lubię słyszeć. To jest jedyne słowo po niemiecku, które lubię słyszeć. Jawohl. Czyli coś w stylu tak jest. Dobrze, dostali. Teraz was zaskoczę, ale przez długą część kampanii na zachodzie tak właśnie wygląda aktywność aliantów, jeśli chodzi o... Psst, ruhe. Bin dabei. Ich justiere auf Windstärke 4. Jeśli chodzi o ich inicjatywę, czyli ona po prostu nie istnieje. Dobra, panie snajper, chodź tędy, bo tutaj coś ci blokuje w... Coś ci tu blokuje wizję, a to nie jest dobra wiadomość, jeżeli pan snajper nie widzi. Nie masz pan snajper... O, właśnie! To jest... Ach, do diabła. Dobra, o, jest. Najpierw tą ciężarówkę zniszczę. Bo z tej ciężarówki będą wyłazić cały czas nowi. Okej. Dobrze. Scharfschütze bereit. Jeszcze? Skąd oni, gdzie oni tam jeszcze mają? Jakieś pelotki. No i to nie wygląda za dobrze. No dobra, jeśli tak, to ja poproszę w takim razie całą moją piechotę. To nie jest dobra wiadomość, ja myślałem, że to jest jedna, jedno działko pelot. So gut wie erledigt. Tutaj jeszcze te krzaki tak dosyć też przeszkadzają. Przez co nie za bardzo... Coś tu jeszcze jeździ w dodatku. Bin dabei. Dobra, tam jest. Artilleriestellung bereit. Noch mehr kriechen? Bestätigt. Dawać, dawać. Bereit. Piechota, zapraszam. Bestätigt. Verstanden. Piechota, niech podejdzie tu. Bo tutaj nie widać naszego snajpera stąd, a więc dla piechoty też będzie tutaj bezpiecznie. Boli mnie fakt utraty tamtego jednego wozu. Zauważcie, jaka jest dobra metoda, żeby mieć stale zaopatrzoną amunicję. Wydajecie temu transporterowi rozkaz zaopatruj i ten rozkaz działa permanentnie. Działa cały czas, to nie jest tak, że on na przykład działa... na przykład tam dopóki przeciwnik nie ma napełnionego do pełna...
swojego magazynka, czy coś tego typu, no? W sensie nasze jednostki nie mają napełnionego magazynku. To jest na zasadzie, że uzupełniaj i patrz, kiedy tylko zacznie brakować, to wtedy też uzupełniaj. Dobra, niech tam walą w ten bunkier. Bunkier ma tą wadę, że on może strzelać tylko w tą stronę, w którą jest skierowany. Czyli na przykład, jeżeli ten tutaj ma w tą stronę wylot, to on nie może do tyłu strzelać. Czołgać się! Oj, dobrze! A tu jeszcze coś w nas tłucze i tak jest cios. Chciałbym wiedzieć, co to jest. Dobrze, pelotka umilkła. Świetnie! No, ta pelotka po Forza jest naprawdę groźna. Obsadźcie mi tą pelotkę. Ihre Befehle? Bestellt eine Tarnung fliegt auf. Kommandant? I obsadźcie też tą drugą pelotkę. Jawohl. Szybko, szybko, panowie Niemcy. Ruchy, obsadzać te działka. Batterie hier. Ich bin hier. Bin dabei. Dobrze. Bin dabei. Chodź teraz ty tutaj. Teraz ty będziesz mi skautował tutaj, że jak tylko się pojawi tamto autko pancerne, natychmiast je zniszczysz. Scharfschütze bereit. Ja bym bardzo nie chciał, żeby to autko pancerne mi się tutaj jednakowoż pojawiło. Albo chodź się tutaj schowaj najlepiej. Chodź tu, chodź. Panie snajper. Ich mache mal ein Nickerchen. Jawohl, ja. Dobra, już się nie czołgaj. Pierdziele. Tyle jeśli chodzi o nieczołganie się. Fajnie, nie mamy bombowców. Dobra, znaleźć mi tamto... Aha. Ojojoj, niedobrze. Bardzo niedobrze. Nie podoba mi się to, bo oni mają tam więcej dział pelot. Co znaczy, że są w stanie zrobić mi nadal krzywdę. Nie wiem też, dlaczego mój czołg zdecydował się jechać tyłem. To jest dosyć głupie w takim przypadku. Ponieważ to jeszcze nie jest żaden dosyć ciężki czołg, żeby mógł sobie pozwolić na jeżdżenie tyłem.
Halo? Gdzie jest ten samochód pancerny? Bestety. Nie widzę go tu. Gdzie on się schował? Ukrył się. Typowy alien. Nie wiedział co zrobić, to się schował. Tam widzę, że nasz jeden czołgista niestety też za bardzo rozumem to nie grzeszy. No cóż, on na pewno, to jest na pewno zdezerterowany alien. Tu się okop. Niech zniszczą też ten bunkier. A ja tutaj potrzebuję takiego jednego pana. Wiecie kogo ja tutaj potrzebuję? Tutaj potrzebuję takiego pana. O właśnie, oficer niemiecki. Rozdzielcie ten oddział. Oficer, chodź tu, panie oficer, ty masz lornetkę, a ja potrzebuję twojej lornetki. Ta lornetka będzie potrzebna, bo ta lornetka wyskautuje nam nieprzyjaciela. Okej, potrzebujemy kolejnej lornetki. Dobrze, dworzec zabezpieczony, świetnie. Dobrze, zacznijcie uzupełniać. Tu niestety nie mamy nic więcej, co mógłbym zrobić, ale możemy zaraz ściągnąć sobie jeszcze desant. Desant się przyda, bo w desancie też może być oficer. A ja potrzebuję oficera. Alles klar. Dobra, tu jest oficer. Oficer na szczęście jest taki dosyć charakterystyczny. Hier. Bereit. Wird gemacht. Hier. Oficer jest na szczęście dosyć charakterystyczną jednostką, więc łatwo jest go poznać. Bestätigt. Teraz niech się pan oficer czołga. Leżeć, panie oficer. Potrzebujemy, żebyś zrobił to, co zrobił snajper. Jawohl, Herr Kommandant. Chodź tu, panie oficer, chodź. Chodź, zwabimy ich. Dobrze! Ktoś jeszcze uważa, że działa pelot są słabe w tej grze? Oczywiście, że nie. Działa pelot są najbardziej OP bronią w całym Blitzkriegu i były też dosyć OP w czasie II wojny światowej. Nie bez powodu Niemcy wsadzili 88 przeciwlotniczą do czołgu. O, fuck. Tam mają też jakieś uzbrojenie. LKW hier. To nie jest dobra wiadomość. A spróbujemy to zrobić inaczej. Bereit. Wiecie, podjedziemy sobie tutaj. Melde mich zur Stelle. Ihr Jungs braucht Munition. Zacznij się zaopatrywać. Co mogę zrzucić? Mogę tu zrzucić spadochroniarzy. To byłby spoko pomysł. Gdyby nie fakt, że tam mają działa pelot właśnie. Właśnie OP działka pelot. Musimy zatem znaleźć sposób, jak pozbyć się ich pelotek. Melde mich zur Stelle. Vorsicht mit der Munition. Najlepszą metodą byłoby po prostu
rzucić tam piechotę. PPP. Dosłownie mówiąc. Zrzucimy PPP tutaj. Miejmy nadzieję, że te działa ich tam nie zdążą strącić w tym czasie. Czy tu jest jakiś pan oficer? Tak, widzę pana oficera. Rozformujcie ten oddział, dajcie mi pana oficera. Pan oficer niech leży. Fajnie, fajnie, jeszcze zaczęło padać. Stój. Patrz się tam. Ale to trzeba mieć pecha, żeby akurat teraz zaczęło padać, kiedy ja tu chcę ofensywę robić. To tylko ja mogę mieć takiego pecha. Chodź tu, gdzie wracać? Infanterie bereit. Alles klar. Dobrze. Dajcie mi teraz moje działa artyleryjskie. Podciągniemy je w pobliże dworca. I z dworca będziemy nic do przeciwnika. Tutaj obrona w postaci pelon... A, o, i teraz przestało padać. Jaki to jest sabotaż? Dajcie mi też moje trzecie działo. Alles klar. Rozwalimy ich na miazgę, jak to mawiali pałkarze w twierdzy. Alles klar. Dobra. Artyleriestellung bereit. Dajcie mi proszę artylerię. Jawohl. I walimy. Rozwalić tamtą pelotkę. Ona ma zostać anihilowana. Natychmiast. Dobrze! Dobrze, zostali anihilowani. Jawohl. Jeszcze tutaj wykończyć tych. Fajnie było, gdybym teraz dostał jeszcze wsparcie lotnicze. Chociaż podejrzewam, że tu gdzieś jest jeszcze jedna pelotka. Może to nie będzie taki dobry pomysł z braniem teraz tego wsparcia. Rozformujcie mi ten oddział. Verstanden. Hier. Bereit. Dajcie mi tutaj pana oficera. Bestätige. Jawohl, Herr Kommandant. Kommandeur. Dobra. Opatrzmy tam. Okej, okay, nie widzę tam za dużo. Artyleriestellung bereit. Bestätigt. Sani! Nie, moich dwóch oficerów padło. Nie, hajsy. Idziemy, panowie piechota. BPP szturmuje. BPP rusza do ataku. Zobaczmy, czy jest tu jeszcze jakaś pelotka. Jeżeli jest, to niedobrze. Jawohl, komandant.
Jest, Karol. Bereit! O, rany. Dobrze, ale zniszczyliśmy tą pelotkę. I mamy dostępne wsparcie lotnicze. Idealnie. To się nazywa fart. Żeby jednym strzałem zniszczyć tamte ich działa pelot. Ale fuks. To już nawet nie jest szczęście, to jest mega fart. Sofort. Melde mich zur Stelle. Unterwegs. Hier rein. No to się nazywa fart. Artilleriebesatzung hier. To już nawet nie jest szczęście, to jest zwykły fart. Ich bin über den Zielgebiet. Kehre zur Basis zurück. Sanitäter! Erstattebericht. Hier. Verstanden. Wird gemacht. Kommandant? Ihre Befehle? Sofort. Dobra, teraz muszę się czołgać, bo musimy znaleźć artyleria, niech na chwilę przestanie strzelać. Ihre Befehle? Zajmijcie tamtą pelotkę. Ihre Befehle? Los, los, los! Wyruszać się. Bestätigt. Dobra, widzimy ich. Mamy ich. Batterie bereit. Ja, ja. Alles klar. A ja! No. O. Dobrze, zniszczyć ich. Podejrzewam, że w tej wieżyczce jeszcze. No, dokładnie tak. W tej wieżyczce też są jednostki. Ale to już z nimi sobie poradzimy czołgami. Dobrze. A wy tutaj wypełniajcie zapasy. Dobrze, mamy to. Artyleria stać. Tylko nie wpierdzielcie się teraz jeszcze na jakieś okopy czy na coś. Bo chyba bym się wściekł. Dobrze, czekamy na drugiego. Pojadą we dwóch, będą mieli większe szanse to przeżyć. Dobrze, po okopaniu się macie 10 razy większe szanse na przeżycie tego. No, mamy to. O rany.
Nie, naprawdę, widzicie, Blitzkrieg to nie jest łatwa gra, to jest trudna gierka. Takie misje na szczęście będę nagrywał poza YouTube'em, tak żebyście wy mieli tylko misję fabularną. Odznaka pancerna czwartej klasy jest przyznawana żołnierzom niemieckiej piechoty zmechanizowanej, którzy brali udział w bitwach pancernych. Klasa oznaczenia zależy od ilości dni spędzonych na polu bitwy. Super. Sztuka wojenna. Podoba mi się to. Dowodzenie, okej. O, zaopatrzenie i transport. Dużo punktów wpadło, to mi się podoba. Okej. Straty podczas misji, no trudno. Lekka chałupica to nie jest dobra wiadomość. Ale mamy czołg. Na czym to polega? Wybieramy jednostkę, którą chcemy ulepszyć, a my chcemy ulepszyć ten wóz pancerny i wybieramy jednostkę, która ma zastąpić tą. Czyli chorąży Schneibeli dostanie teraz średni czołg Panzer Drei. Dobra. I teraz tak, teraz mamy misję historyczną, która jest dosyć trudna. Dosyć trudna. Dlatego, żeby się do niej dobrze przygotować, ja najpierw zrobię sobie poza tą serią, w sensie poza nagraniem, zrobię tutaj kilka tych misji, żeby wymienić wszystkie nasze czołgi na panzery trójki. Wtedy będzie nam na pewno łatwiej. A tutaj nasze działa, nasze chałupice zamienimy na dwa lekkie działa Pepans. Chociaż nie, na razie nie. Na razie zostawimy to jako chałupice. Działa Pepans to nam się przydadzą, ale dopiero w tej misji historycznej, którą będziemy brali. Bo tutaj te panzery 1 i 2... To nie, to tego nawet nie bierzemy pod uwagę, my tego nawet nie rozważamy. Tutaj ten średni czołg jest trochę słabo opancerzony z przodu, ale jakoś to przeboleje. Ważne, że po bokach jest w miarę dobrze opancerzony i od tyłu jest dobrze opancerzony, więc to jest spoko. Wiadomo, że najbardziej cieszy mnie fakt, że ma dużo lepsze działko. Ma działko 34 mm, a nie 19 mm, więc no come on. Dwa razy tyle niemalże. Jest spoko. No i też ma o wiele lepsze parametry penetracji. Więc lepiej sobie poradzi z wrogimi czołgami. Chałupica, jak widzimy, też ma o wiele lepsze statystyki. Więc na razie zostawimy sobie chałupicę. Lepiej będzie walić chałupicami w francuskie czołgi. Szczególnie, że one są dosyć ciężko opancerzone. Ale to będziemy robić dopiero w kolejnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi. Tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o polecaniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Blitzkrieg'a, gdzie albo zrobimy sobie tą misję historyczną, chociaż raczej będziemy robić już tą misję historyczną, bo te pozostałe misje, oszczędzę wam ich, ponieważ one w większości wyglądają tak jak ta misja, którą teraz przechodziliśmy. Ale dopiero w kolejnych odcinkach dzięki, że oglądaliście, no i na razie.